Byłem młody, chodziłem do kościoła. To mnie nie chcieli zabierać, bo mi się tylko podobały na suficie, na ścianach te obrazki, malowania. A ksiądz mnie nie obchodził. Ale to trzeba się urodzić, żeby już mieć zainteresowanie, bo drugi ktoś to by chciał to robić, ale zrobi jedno, mu się naprzykrzy i rzuci wszystko. A mnie to nie przeszkodza. Ja mogę to robić całe życie i zacząłem rzeźbić, ale to tak już profesjonalnie, więc że już wszyscy wiedzieli, a 20 lat miałem to już to tak sobie skrycie, bo się początkowo wstydziłem, jak miałem 20 lat, że to takie coś umie robić. To jak miałem 30, to już się tak wyjawiłem, że jestem rzeźbiarzem. Nie ma takich rzeźb, żebym je nie zrobił. To trudno mi teraz w tej chwili powiedzieć. Wiele jest takich w swoim życiu, to mógłbym narobić, ja wiem, że 3000 może rzeźb różnego kalibru. To trudno mi zapamiętać i powiedzieć. I gdzie te rzeźby się w ogóle w tej chwili obracają. Jakbym te wszystkie rzeźby miał, co je zrobiłem, to tu na tym podwórku by się nie pomieściły. Musiały chyba piętrowo stawać. I co z tego, że tyle tego narobiłem, jak biedny, jak gadzina. No to tylko, że mi nikt tego talentu nie zabierze. No. Ale nie mam ani ładnego samochodu, ani tak się żyje jak pustelnik. To jak sobie samemu się stylu nie wyrobi, to tam ci nikt nie tego nie nauczy. Na przykład twarz, to ktoś będzie zaczynał, jak wiem, inny artysta będzie zaczynał tam najpierw od brody. Albo tam... A ja to muszę zaczynać od oczu na przykład. I potem nos, a broda długość. No i wtedy mi wychodzi proporcja. I wyobraźnię trzeba mieć, bo co z tego, że ja mu dam klocek, żeby zrobił wewiórkę. Jak on pojęcie nie brzmi, od czego zacząć. To trzeba mieć wyobraźnię, jak to ma wyglądać. Ja klocek jak wezmę, to już wiem, jak to będzie wyglądać. Już sobie wyobrażam, tę postać już wiem, jak on będzie wyglądać w takim klocku nieruszonym. A dużo robiłem takich z bajek, bo dużo książek czytałem, jak byłem młody. Najlepiej książki Sienkiewicza mi jeszcze podchodzą. Najpierw to się musi komuś to podobać, żeby się tym zajął, a jak kogoś to nie obchodzi, przyjdzie jeden człowiek, to się nie może napatrzeć, bo mu się to podoba. A drugi to jest obojętny na to wszystko, go to nie interesuje i to jest cała zasada. Życie człowieka i bieda nauczy. Jak nie będziesz miał za co chleba kupić, to się nauczysz wszystkiego.